drobna czura. Od pokoleń żyje tu drób niedrobny, krwiożercze kaczki, co gęsią skórkę wywołają ucie. Wampiry straszliwe! Kaczula! Jak głosi legenda, wampira unicestwić może jeno kołek ośkowy w sercu lub słońca promień. A i tak przywrócon on życiu zostanie dzięki tajemnemu rytuałowi, którego dopełnić można raz na 100 lat jedynie, gdy księżyc jest w 8 domu w ogrodzie. Toperza. Już niosę! Oto z ostatnim wcieleniem coś poszło nie tak. Rachlewański w starym zamku, a rowidła na krużganku, z jednego z nich wyrusza na wód. A to taki gość, co boi się często brość i nie znika po poranku. Kto rozwiedzi mocnej chce, kiedy nie zawiesie się, bo starczy jej to każdy wie. Count Duckula. Kacza policja. W Transylwanii wstaje nowy dzień. Lecz promienie słońca nie wnoszą radości w serca wieśniaków mieszkających w okolicy, na którą rzuca cień ponury zamek krwiożerczego rodu kaczolów. Przykro mi, milordzie, ale boję się, że to do mnie wreszcie dotarło. Do Igorze? Jakie to? To, że się na tobie zawiodłem, milordzie. To, że od dłuższego czasu nie widzę u ciebie oznak zła ani mrocznej natury. To sprawiło, milordzie, że zaczynam cierpieć na halucynacje. Halucynacje, Igorze? A jakie? Jakiego rodzaju halucynacje? Widzę pulchnego dżentelmena ściganego przez jadącego wierzchem funkcjonariusza kanadyjskiej królewskiej konnej policji. O, tego rodzaju halucynacje. Pulchnego. Pulchnego. Ściganego przez... przez Kanadyjczyka. O, Igorze, to bez sensu, Igorze. Tak, Igorze. A to więc dobre. Czy nie mógłbym sobie wziąć wolnego do końca wieku? O, daj spokój, Igorze. Raczej weź się w garść. Masz bogatą wyobraźnię i tyle. No właśnie, milordzie. I właśnie dlatego... O, nie! Co? Moje halucynacje znowu się pojawiły. Mówiłem ci, żebyś się wziął w garść. Tu nikogo nie ma. Kompletnie nikogo. Sam zobacz, nikogo. Może z wyjątkiem pulchnego gościa ściganego przez policjanta na koniu. Gościa ściganego przez policjanta na koniu? Proszę bardzo, mój kaczusiu, pyszny chrup. O nie! Sakreble! O sekur! Co tu się właściwie dzieje? Marcelu McElveny, w imieniu prawa aresztuję cię! O, dzień dobry! Tak, policja zawsze dopada złoczyńcę. Stanowczo nie czuję się najlepiej. To zupełnie jak ja. Czy ktoś jednak mógłby wyjaśnić mi, co tu się właściwie do jazdy anielki wyprawia? A, dzień dobry panom. Panowie raczą wybaczyć to najście, ale jeśli zechcecie zauważyć, właśnie zakończyłem ściganie tego przestępcy. Chwila! To znaczy, że jesteś prawdziwy? Tak, prawdziwy jak dziób na twojej twarzy. O, jak dziób na mojej twarzy. A, no to mi trochę ulżyło. W rzeczy samej, milordzie. Ja także się czuję nieco pewniej. Jak już wiecie, policja zawsze dopada przestępcę. Już to mówiłeś. Oj, policjant. Prawdziwy kanadyjski policjant. Zawsze chciałem być kanadyjskim policjantem. Szukałem, tropiłem, śledziłem i prześladowałem tego złoczyńcę przez połowę kuli ziemskiej, by aresztować go z pomocą mojego dzielnego rubaka o imieniu Jeffrey. Jeffrey? Niesamowite, znasz moje imię. Wcale, że nie. Przed chwilą powiedziałeś Jeffrey. No tak, bo mówiłeś, że twój koń... O! Rozumiem. Niewybaczalny błąd z mojej strony, widzicie? Ja się nazywam Jeffrey. Jeffrey z kanadyjskiej konnej do waszych usług. Och, więc twój koń nie ma na imię Jeffrey? Nie, rozumiem. Ma na imię Jeffrey. Mówiłeś, że to ty masz na imię Jeffrey. Nie, mam na imię Jeffrey. Z J na końcu, a mój koń ma na końcu imienia I. A, no tak, oczywiście. A niech to, jak mogłem nie zauważyć? Ty się nie nazywasz Jeffrey, ty się nazywasz Jeffrey. A koń się nie nazywa Jeffrey, tylko Jeffrey. No właśnie. No to kto się w końcu nazywa Jeffrey? A więc, czy pani, ja się nazywam... Nie, proszę. Już wystarczy, tak? Usłyszę. Dosyć tego, McElveny. Sakreble, przeszły kapciuchyze. Tak, co on powiedział? Nie jestem absolutnie pewien, bo wiecie... To jest francuski Kanadyjczyk. Ten jego francuski nie jest zbyt wyszukany. Widocznie dlatego, że jego rodzice byli Szkotami. Że vous marmelize, poussez-la, Jeffrey. Ha! Twoje groźby mnie nie wzruszają. Wracasz ze mną, żeby stanąć przed kanadyjskim sądem. Tak, dołóż mu, Jeffrey. Tak. I już za niecałe 3 tygodnie będziesz gnił za kratkami, Marcel. Za 3 tygodnie? Myślę, że powrót do Kanady nie zajmie nam więcej czasu. Hej ho, w drogę! Aha, zaczekajcie chwilę,
Hej, 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 jeszcze minutkę! Spokojnie, gdybym was tak odesłał do Kanady w tej chwili, moglibyśmy ubić interes. O nie, milordzie, proszę, nie, błagam cię, nie do Kanady! Za jego szybkie, stanowcze i skuteczne działanie mam niebywałą przyjemność przyjąć w nasze szeregi naszego nowego rekruta, strażnika Kaczule. Mam honor wręczyć ci nasz tradycyjny czerwony mundur. Dziękuję. Nasz tradycyjny kapelusz. Dziękuję. Oraz konia. Och, dziękuję. O, ha! To znaczy, nie macie takiego w moim rozmiarze? Ten jest ohydny, to znaczy olbrzymi. Obawiam się, że killer to jedyny wolny wierzchowiec, jakiego mamy na stanie. No to nie ma sprawy. Killer? Dobra, to naprawdę żaden problem, ale nie wysilajcie się. Myślę, że mam tyle cierpliwości, żeby zaczekać na coś mniejszego. Szkoda, stary, ale spadaj. Jak sobie życzysz. No, a jeśli chodzi o twoje pierwsze zadanie? Wal śmiało, panie szefie. Zawsze dopadnę przestępcę. To dobrze, bo tak się składa, że już jednego masz. Naprawdę? Rany, ale ja szybko działam. To jakie jest moje drugie zadanie, szefie? Nie tak szybko. Chodzi o to, żebyś stał na straży przy celi Marcela McElveny do jego procesu. Tak jest, szefie, rozkaz. Nie możesz go spuścić z oka. Tak jest, szefie. A gdzie on jest? A, jest zamknięty w tamtym więzieniu. Ruszaj na służbę, strażniku Kaczulo. Tak jest, rozkaz, szefie. Raz, dwa, prawa, lewa, prawa, lewa. Naprzód, marsz. Hej, Stanisławie! Kiedyś miałem wujka, który służył w królewskiej konnej. Serio, Dimitri? Nie miałem pojęcia. O tak, ale wszystko nie najlepiej się zakończyło. Wujek zwariował. Twój wujek, który był w królewskiej konnej, wziął i zwariował? Tak, po tym wszystkim zawsze zaśmiewał się histerycznie. To znaczy, ja się miewam? Nie miewał się, tylko zaśmiewał. Zaśmiewał! Wiem, że miewał się zaś, ale ja. Nie, zaśmiewał się, tak! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Wujka Czuciu! To nie, tylko nie niania. O, chyba jestem jedynym policjantem w Kanadzie, który ma nianie. O, tutaj jesteś, mój Kaczusiu! Tak, nianiu, twoje zdolności obserwacyjne wyostrzają się z każdą minutą. Nie zrobiłam nic podobnego, bardzo ci dziękuję. Wiem, nianiu, że nic nie zrobiłaś, ale słuchaj, jestem teraz zajęty, więc jeśli czegoś ode mnie chcesz, to mów szybko. Pomyślałam, że możesz być głodny, więc zrobiłam ci kakałko i herbatniczki. Ale skoro jesteś tak niegrzeczny dla swojej starej, biednej niani... Przepraszam, nianiu, ale na służbie się nie jada, niestety. Kakałko i herbatniczki? Cisza! O, nic z tych rzeczy, paniczu, nie będziesz się w ten sposób odzywać do starszych. Co z tego, że jest starszy, nianiu? Przecież to więzień. A ja go tutaj pilnuję. Wuzaweli, kakałko i herbatniczki. Tak, kakałko i herbatniczki. A teraz słuchaj, no. O, ja myślę, że on ma ochotę na kakałko i herbatniczki, Kaczusiu. Nianiu, ja stanowczo uważam. O, oui, le kakałko i herbatniczki. Że fam, że sław, że désir le kakałko i herbatniczki. No coś takiego, zdaje się, że masz rację. I myślę, że nawet więzień może coś zjeść. Mam tylko nadzieję, że wie, w co tak naprawdę się pakuje. No dobra, daj mu to, nianiu, niech sobie podje. Policjant na dłoni, na serce co drży, z miłości ogromnej jak świat. To Jeffrey! Hej, Jeffrey, kolego, jestem tutaj! O, witaj. Cześć, Jeffrey. Ej, Jeffrey, wyglądasz jakoś tak... Wyglądasz jakoś inaczej. Kaczusiu! Nie teraz, nianiu! Inaczej? No właśnie, co się dzieje? Ale mój Kaczusiu! Za chwileczkę, nianiu, za chwileczkę! Wiesz, właściwie to mogę ci powiedzieć. Ja zakochałem się. Zakochałeś się? Tak jest. I teraz, gdy wróciłem z pościgu za Marcelem McElveny, mogę pójść i poprosić moją słodką Anne-Marie, żeby zgodziła się oddać mi swą rękę. O, super. Hej, a może pójdziesz na całość i od razu poprosisz ją o resztę? Ale żart, boki zrywać, bo widzisz, ty powiedziałeś, chcę ją poprosić o rękę, a ja na to możesz poprosić o całą resztę. No wiesz, no, mogłeś mieć tylko rękę, coś powiedziałeś? Tak. Powiedziałem, że... Policjant na dłoni ma serce, co drży. Z miłości ogromnej jak świat. Gdy przejdzie przestępca więzienne już drzwi, policjant do miłej swej gra. Bo tak jest to sprawa, co spędza w Kanadzie swe dni. Niechaj Jeffrey dziś wierzę brawa. Ze swą damą to jest Anne-Marie. Poszedł sobie? Tak, nianiu, tak. Do czego właściwie chciałaś? Poszedł sobie. Tak, tak, nianiu, zgadza się. Przed chwilą to powiedziałem. Nie on, on. Nie on, on? Nianiu, nadajemy na tych samych częstotliwościach? O, ja tam nic nie wiem o żadnym nadawaniu. Wiem tylko, że sobie poszedł. A w dodatku nie wypił kakałka i nie zjadł herbatniczków. Wcale nie chciał kakałka i twoich herbatniczków, nianiu. Chciał poprosić swoją ukochaną o... Poszedł? O, nie! Jak?
Ja tylko weszłam, żeby mu dać kakałko i herbatniczki, a ten myk i uciekł przez dziurę. Przez dziurę? Przez dziurę, Nianiu? Jaką dziurę? Gdzie? Tam! Och, Nianiu, nie mogłaś raz wejść przez drzwi? Nie bądź głupi, mój kaczusiu! Przecież były zamknięte! Pewnie, że były po to, żeby stamtąd nie uciekł! Igor, Igor! Co ja teraz zrobię? Nie mam bladego pojęcia. Zostałem policjantem i miałem go pilnować, a Niania przyszła z kakałkiem i herbatniczkami i przejeżdżał Jeffrey. I Marcel chciał kakałko i herbatniczki i ja się zgodziłem i Niania włamała się do więzienia i Marcel się wydostał, a ja miałem go pilnować, a jego nie ma. Nie ma. Kłopotliwa sprawa, panie. Tak. I co teraz mam robić? Myślę, panie, że warto by było odszukać zbiega. Genialny, Igorze, tak. Tak właśnie zrobię. Odszukam zbiega. Ale jak? Tego nie wiem, ale coś wymyślisz. Tak, wymy... Co? Igorze! Proszę mi wybaczyć, milordzie, ale muszę dokończyć przegląd prasy. Igorze, nie możesz mi tego zrobić. Milordzie? Powinieneś. To znaczy, uważam, że... A niech to. Powodzenia, milordzie. Dzięki, Igorze. Bardzo ci dziękuję. I co ja teraz zrobię? Dopadnę cię, McAlvenny, ty szczurze! Dopadnę cię! Policja zawsze dopada przestępcę! A kiedy ja się za ciebie wezmę? Jeffrey! 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 To ja, przyjacielu! To ja! Strażnik Kaczula, spójrz tutaj! A, to ty! No pewnie, we własnej osobie! Tak jest! Rozkaz, seria! Co jest, Jeffrey? Nie wyglądasz, jakbyś się ucieszył, że mnie widzisz. Pozwoliłeś uciec Marcelowi! A, no, tak jakby. Ale to nie była moja wina, bo wiesz... On uciekł i porwał moją ukochaną. Porwał twoją uko... On trzyma Anne-Marie w niewoli. Niewoli, tak? Wiedział, że jej nie wypuści, póki go nie ułaskawimy. Że co? Słyszałeś? Kto wie, co on może zrobić temu niewinnemu kwiatkowi? Mam ochotę ugotować z siebie zupę, ty! O, spoko, Jeffrey. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Ale oby to miało sens, bo inaczej dziś na kolację będzie kaczka w pomarańczach. Kaczka w poma... Scott! Leć może Freya, Scott! Leć może Freya! On mnie uratuje! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ten draniu! Kiedy Jeffrey się wszystkiego dowie, to... Jeffrey! Je crache sur le nom de Jeffrey! Dokąd mnie zabierasz? Chyba nie będziesz tak okrutny, żeby mnie więzić w tej jaskini! Oui! O nie! Tam mogą być okropne rzeczy! Mysze, szczury! Obślizgłe ślimaki! O, nawet... Nawet... Niedźwiedzie! O, tutaj jesteś! A ja cię wszędzie szukam, bo tu mam kakałko i herbatniczki! One! Co w kilpę? Zostaw mnie! Ty potworze! Ej, a co z twoim kakałkiem i herbatniczkami? No tak, dobra. Może do końca to nie była twoja wina. Ale musisz mi pomóc ją odnaleźć. To znaczy, że pomożesz mi go odnaleźć? Jak pomożesz mi odnaleźć ją? Wiesz, jeśli on ją ma, to ona jest z nim. A jak go znajdziemy, to ją też znajdziemy. Jeśli w dalszym ciągu ona jest z nim. Dobrze myślisz. Serio? A już na początku zdania zaczynałem się gubić. Hej, spokojnie, spokojnie, siad. No już siad, leżeć, noga, zostań. To Scott, pies Anne-Marie. Jaki ten świat mały. O co chodzi, Scott? Zdawało mi się, że powiedział hał, hał. Gdzie jest? Rozumiem. Zdaje się, że McAlvenny wyniósł Anne-Marie w tę stronę. Są jakieś 20 kilometrów stąd. 22 kilometry stąd. Słuchaj, a z łosiami też się dogadujesz? Co to było? Nic. Dobra. Na co jeszcze czekamy? Hej ho! Jeffrey, naprzód! Hej, zaczekajcie! Niech mi ktoś pomoże! O, ty psotniku! Zafundowałeś mi niezłą wycieczkę, a ja taszczę za tobą kakałko i herbatniczki! No, niektórzy to dopiero mają czupeć! Dobrze, Scott! Płyniemy tam? Czyście zwariowali! Dobra, Scott, na drugą stronę rzeki! Przepraszam? Tak? Nie widzę tutaj żadnego mostu. Bo nie ma mostu. A, więc jak u licha mamy się dostać na drugi brzeg? Niebezpieczna zabawa! Uwaga! Uważaj, gdzie zwalasz to drzewo! Pod Jeffrey, nebe bawu z odemetną! Co ty wyprawiasz, brutalu? Podobno miałam być twoją zakładniczą! Pas okor, że menu idę dostać! Co to znaczy, że już nie? O, Jeffrey, ktokolwiek! Bardzo proszę, ratujcie! O rany, wy to w tej Kanadzie łatwego życia nie macie!
Tak, masz rację, Scott. Czy ten pies się kiedykolwiek myli? Ten brutal przywiązał ją do torów. Zapłacisz mi za to, McElveny. A wiecie co? To brzmiało zupełnie jak gwizdek lokomotywy. No i proszę, to był gwizdek lokomotywy. Jest zamontowany w lokomotywie, która wali prosto na nas. Cała wstać, panowie! Nigdy! Muszę uratować Anne-Marie! Anne-Marie, już jadę! Jeffrey, to ty! Całe szczęście! Tutaj jesteś! O, Rety, jak to się mogło stać? No, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Twoje kakałko i herbatniczki. Ce n'est pas possible! Jak miło. Jaka szkoda, że zawsze nie może być tak cicho. Ponury spokój w zamku, zakłócany jedynie sporadycznymi świstami gilotyny i skrzypieniem zawiasu w żelaznej dziewicy. Ależ jestem zmęczony tą bezustanną gonitwą panicza za przygodami i rozrywką. Czemuż nie może on być taki jak jego ojciec i ojciec jego ojca i ojciec jego ojca? Siemasz, Igor, co tam u ciebie? Zgadnij, co ci powiem. Wszystko, co piękne, musi się skończyć. Słucham. Będziemy mieli imprezę, to ci powiem. Imprezę, milordzie, tutaj? Tak jest, Igorze, imprezę. Anne-Marie i Jeffrey się pobierają. Marcel McElveny znów trafił za kratki. Na świecie panuje pokój, więc się zabawimy. Stanowczo odradzam, milordzie. Nie bądź takim starym zrzędą, Igorze. Teraz będziemy się bawić. Czy ci się to podoba, czy nie? O, właśnie, idą nasi goście. Co drży? Z miłości ogromnej jak świat, gdy przejdzie przestępca więzienny już drzwi, policjant do miłej swej gra, bo tak żyje służba, co spędza w Kanadzie swe dni. Niechaj Jeffrey dziś bierze brawa, ze słuchaną to jest Anne-Marie. Och, nie, tylko nie to, nie. Oj, tak, milordzie. Świt według wschodnio-transylwańskiego letniego czasu. Aaaa, ale ja chcę się bawić! Moi drodzy wierni widzowie, skoro zamek Kaczulów ponownie wrócił tam, gdzie jego miejsce, i skoro mrok jego komnat przeszywa krzyk młodego panicza, najwyższa pora powiedzieć... Dobranoc wam wszystkim, kimkolwiek jesteście. Kaczuli, hrabiego kaczuli.